Dobro. Piękno. Wrażliwość. Szczęście. Prawda. Sprawiedliwość. Wiara. Nadzieja. Miłość. Bóg. 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 To wszystko, co jest ważne. To, o czym myślisz. To, o co pytasz. To, czym żyjesz. Drogami młodości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mm. Witam serdecznie wszystkich obecnych druhów i druhny. Czuwaj. Czuwaj. Pozdrawiamy serdecznie ze studia katolickiego Radia Podlasie. Dzisiaj właśnie mamy tę radość być w naszym studiu, w naszym radio i powiedzieć o harcerstwie, które stało się naszą drogą życia, dlaczego akurat stało się naszą drogą życia, co nas w harcerstwie trzyma, co nas w harcerstwie pasjonuje, dlaczego wybraliśmy harcerstwo, by pokazać młodym ludziom, których jest wielu, że i ta droga życia może zachwycić, może pociągnąć i może być spełnieniem siebie jako człowieka. Na początku może przedstawmy się. Proszę bardzo. Mm, nazywam się Patrycja. Jestem z ósmej siedleckiej drużyny Harcerek Bentus w zhr A ile czasu jesteś Patrycja w harcerstwie? Mm, półtora, roku. półtora roku. A lat masz? Ile jeszcze to jest ważne? Mm, nie całe czternaście. 14. 14. Czyli w gimnazjum wstąpiłeś do harcerstwa? Mm, w podstawówkach. Posłow... Ostatnia klasa podstawówki? Tak. Dobrze. No to ja jestem Julia z ósmej świętej drużyny Harcerek Pentus w ZHR-ze i jestem półtora roku. Uh -huh. I w klasie tak samo jak Patrycja? Drugie gimnazjum. Drugim gimnazjum. Uh -huh. Ja mam na imię Dawid, jestem drużynowym, 29 drużyny harcerskiej Żywioły. W harcerstwie jestem od 8 lat. Tegoroczny maturzysta. <grystwa> tak, już matury skończone. Nazywam się Klaudia, należę do 60. drużyny wędrowniczej Tachawanka i w harcerstwie jestem od 5 lat. Czyli od której klasy? Od której szkoły? Trzecia klasa gimnazjum. Późno. Super. Co <gry> znaczy, że harcerstwo jeszcze w tym wieku też ca ca cały czas jest yy, atrakcyjne? Dokładnie. Mhm. I? Jestem Ola, jestem przyboczną w 70. podlaskiej drużynie harcerskiej Nienudni. W harcerstwie jestem 7 lat. I zacząłeś też od którego? Trzeciej klasie podstawówki. Od trzeciej podstawówki. O no, super. Ja jestem Adam z ósmej Siedleckiej Drużyny Harcerzy w ZHR-ze i w harcerstwie już piąty rok mi leci. Piąty rok leci. No wypadałoby, żebym ja się też przedstawił. Czy Tomasz Kostecki. Od 1 marca, czyli od Dnia Żołnierzy Wyklętych został mianowany przez biskupa diecezjalnym, diecezjalnym, diecezjalnym duszpasterzem harcerek i harcerzy. A w harcerstwie pewnie jestem tyle, co wy żyjecie. No może nie razem wszyscy wzięci, ale jestem od dawnej siódmej klasy szkoły podstawowej, czyli od 14 roku życia. A mam obecnie 39. I obecnie pracuję z harcerzami w Międzyrzecu Podlaskim, który zresztą serdecznie pozdrawiam z Z.H.R. -em. I też tutaj odbywam też spotkania formacyjne. Przypara się tego stanica pała w siedzach właśnie też z zastępowymi z jedynastki z I tyle. Zapraszamy do posłuchania piosenki. A za chwilę wracam do tematu. Jeśli chcesz widzieć więcej od siebie do i yes. can to, co jest ważne, to, o czym myślisz, to, o co pytasz, to, czym żyjesz. Drogami młodości. Zanim jeszcze tutaj, zanim jeszcze zaczniemy dyskusję, rozmowę, to chciałbym tylko zaprosić serdecznie naszych słuchaczy, radiosłuchaczy, harcerzy obecnych, tych może, kiedy, którzy kiedyś byli w harcerstwie, do włączenia się w nasze, w naszą rozmowę, w naszą gawędę, można powiedzieć, harcersko i zachęcamy do kontaktu z radiem ze studiem radiowym numer telefonu 25 kierunkowy 644 65 55 SMS 509 056 590 i numer gadugadu -gadu 308 67 01 no dobrze kochani ruchni, druchowie. Nie chciałbym być taki, który prowadzi, po prostu zaczynam gawędę, ale w tą gawędę zapraszam was wszystkich. I chciałbym tak na samym początku zacząć od początku. <grymne> Czyli właśnie, co sprawiło, że akurat harcerstwo jest. Może dzisiaj rzeczywiście nie ma tak wielkiej oferty ruchów, stowarzyszeń, ale myślę, że każdy pewnie znalazłby coś innego poza harcerstwem. I chciałem zapytać, co stało u początku waszego wstąpienia do harcerstwa, zachwytu harcerstwem. Co was zachwyciło, co was pociągnęło? To może ja. Można powiedzieć, że to był przypadek, który zmienił całe moje życie. Chociaż wiemy, że w życiu nie ma przypadków. Tak, dokładnie. <laughs> e, było to w czwartej klasie podstawówki, gdy czekałem na mojego przyjaciela Maćka, który akurat miał e, dosłownie na chwilę pójść na zbiórkę harcerską. No i e, on poszedł na zbiórkę, ja czekałem przed salą, bo to było w szkole podstawowej numer 11. Czekałem na niego, i za chwilę przyszedł jakiś pan e, ubrany, właśnie w mundur harcerski, i mówi do mnie: Słuchaj, nie jesteś tutaj, chodź do środka, do sali, co, co tu będziesz stał przed salą. No to ja tam po prostu wszedłem do sali, siadłem sobie z boku, oni tam mieli jakieś swoje sprawy, jakieś tam omówienia, biwaku, e, jakieś tam e, śpiewanki, pląs. Ja to wtedy nie wiedziałem, co to w ogóle jest. Dla mnie to była kompletna abstrakcja. No i e, w pewnym momencie, już pod koniec zbiórki, e, ten pan do mnie mówi: A może. Gdybyś chciał do nas dołączyć, a ja wtedy tak mówię, że no, nie wiem, nie wiem co rodzice i ogólnie, tak. Taki byłem jeszcze, nie wiedziałem, czy, czy, nie wiedziałem, czy jestem pewien. No ale poszedłem do domu, e, przedstawiłem sytuację rodzicom, e, powiedziałem, właśnie, że e, mój kolega Maciek też tutaj chodzi. No i rodzice powiedzieli, no, idź, spróbuj. No i tak zrobiłem i od tamtego czasu. Droga harcerska nie, nie, nie skraca się, tylko jest coraz dłuższa i chce odkrywać coraz więcej, można powiedzieć, nieprzetartych szlaków. No dobra, to na razie to był tylko początek pytania. Ale dalsza część pytania, Dawid, jest: co Cię zachwyciło w tym harcerstwie? Ja wiem, że to z początku może tego człowiek nie zawsze widzi, może nie zawsze to dostrzega. Natomiast już po 8 latach bycia w harcerstwie co jest dla Ciebie czymś takim specyficznym dla harcerstwa, co powoduje, że akurat przecież. Są ludzie, którzy wchodzą do harcerstwa, są rok, pół, mhm. yy, w pewnym momencie rezygnują, mówią, nie, to nie dla mnie, prawda, odchodzą. Natomiast 8 lat to znaczy, że coś jest yy, właśnie jakimś punktem zachwytu. Coś, co powoduje, że trwasz w tak. tym mundurze. Oprócz tego, że za mundurem panny sznurem. <grym> to też wiem. Tak. E, chyba najbardziej mnie zachwyciło e, rodzinna atmosfera. E, w harcerstwie czuję się jak w sumie, jak w drugiej rodzinie. I. Największym fenomenem i zachwytem w tym jest, że nieważne czy osoba jest właśnie z Siedlec, czy może z Gdańska, czy z Rzeszowa, jadąc w dalej środowisko czujemy się dosłownie jak u siebie. Zostajemy przyjęci e, tak samo ciepło, e, tak samo radośnie, chociaż może dopiero poznaliśmy się od 10 minut. To wiemy, że będziemy się czuć tak samo dobrze jak w naszym e, rodzinnym środowisku, w naszej drużynie, w naszym chówcu. E, więc to jest chyba największy atut tego, który mnie zachęcił, te e, właśnie ta rodzinna atmosfera. No, kolejną rzeczą jest e, ogrom przygód, ogrom przygód, e, który praktycznie na każdym biwaku, na każdym zlocie, na każdym wyjeździe jest niezliczony. Te przygody są omawiane praktycznie na każdym ognisku, na każdym spotkaniu. E, które można powiedzieć, że w najgorszym naszym dniu, gdy sobie przypomnimy o tym, po prostu powodują radość na naszych ustach i zapominamy o wszystkim złym, co nam się przydarzyło. Więc harcerstwo to coś, co pozwala e, żyć z uśmiechem, e, żyć e, z, przy, z ludźmi w przyjaźni, nieważne, właśnie, czy jest się z Siedlec czy z Gdańska. To jest to, co coś nas łączy. Ja to tak dopowiem, że nie ze wszystkimi z was miałem kontakt wcześniej przed dzisiejszym spotkaniem i muszę powiedzieć, że właśnie pierwsze nasze spotkanie, pierwsze nasze zobaczenie się to po prostu tak jak człowiek wchodzi jak do siebie, dlatego że ma świadomość tego, że rozmawia z harcerkami, z harcerzami, czyli ludźmi, którzy mają bardzo podobny system wartości, sposób patrzenia, no to właśnie to nas łączy. No ale żeby ten, ten dialog dwóch mężczyzn przerwać, dwóch druchów, to teraz może druh na... no myślę, że u każdego to się zaczęło od takich małych elementów, jakiś plakat w szkole, czy jakieś takie mówienie rodziców, takie zachęcanie przez rodziców, którzy pewnie też byli wcześniej w harcerstwie. Takie, chodź, pójdź na zbiórka, może akurat będzie fajnie, może akurat ci się spodoba. I właśnie też yy, zaczynając to i wchodząc to od razu nie wiemy jeszcze jak to będzie, tak? W pewnym sensie ryzykujemy. I dopiero później odnajdujemy się w tym, tak? Tak, jak Ksiądz tutaj powiedział, że możemy zrezygnować, ale możemy brnąć to w dalej, jak, jeżeli nam się to podoba. Iść. Iść, okej, okay. I co tak? Co powodowało, że szłaś dalej? To znaczy. Moja mama trochę mnie zachęcała do tego. Nie to, że mnie ciągnęła i masz tam iść, i koniec. Ale tak to zachęcała mnie, bo ona też była harcerką i też bardzo jej się to podobało. I myślę, że głównie dlatego, a jak już poszłam, już się spodobało. I zostałam. Prawda teraz typy też kogoś? Ja. Proszę, zapytaj. To może Adama. Chłopak, dziewczyna, chłopak. <laughs> dobrze. U mnie zaczęło się też tak dosyć, że tak to ujmę zwyczajnie, kolega z klasy za zabrał mnie na zbiórkę. Też tak spojrzałem na, na piosenkę, na pląsy. Wszyscy się bawili, nie wiedziałem o co chodzi. Dla mnie to była czarna magia. Ale jak zobaczyłem, że oni wszyscy czerpią z tego radość, do że dobrze się przy tym bawią. Też takie wrażenia bardzo pozytywne się, bardzo dobrze się to odbiera, to wciąga po prostu i chciałem to poznać. A już wszedłeś i poznałeś, to co? To już nie było odwrotu. Dokładnie, Koniec. To już <grym> wpadłem <grym> zupełnie. <grym> zupełnie. A, co, a co tak spowodowało, że tak wpadłeś zupełnie? Co powoduje, inaczej zapytam, a co powoduje, że cały czas jesteś też Adam, klasa naturalna. Przed tobą studia i jest też ciekawe pytanie, Yy, łatwiej jest na pewno w, w świecie jak bycie harcerzem, bo tu jest środowisko, idziesz dalej. Pytanie o twoją przyszłość harcerską, to też jest ciekawe pytanie. Czyli inaczej, wracam do punktu wyjścia. Co powoduje, że chłop, yy, mężczyzna, który już ma 19 lat, dalej nosi mundur, yy, bo nie sądzę, żeby było to tylko pląsy i świetna no. atmosfera. No nie tylko, to jest... To ty... chyba ci ludzie, co? Którzy tam są. Oni to najbardziej z... trzymają. Z tym jest się takie można już zgodzić. Przywiązanie już się nie, tak, do tego, przywiązanie. nie da się tego uciąć. No zaraz, zaraz, bo Adam, co odpowiada, odpowiadać, bo tak tutaj <laughs> mu trochę pomagamy. Chyba w ramach hercegowskiego dobrego uczynku. Tak, to takie też kształtowanie charakteru jest ciągłe. Uczy pewnej systematyki, kontroli nawet swoich zachowań, żeby po prostu dalej patrzeć na pozostałych harcerzy, że tak powiem dobrym okiem, żeby nie oceniać ich pochopnie, tylko spróbować każdego, każdego poznać indywidualnie, każdemu pomóc jakoś też odnaleźć jego drogę w harcerstwie, do początk początkującym szczególnie zwłaszcza. Mhm. Julka? No to moja przygoda z harcerstwem zaczęła się także niewinnie. Zaczęło się od yy, z... Czekanie na koleżankę pod kościołem i zobaczyłam tam takie druchne latające w mundurach, świetnie się bawiące. I e, zapytały się mnie, co tu robię. Na początku czekałam na koleżankę, więc nie bardzo chciałam z nimi zostać, ale bardzo mnie namówiły i zostałam z nimi. I tak to wszystko się zaczęło. Wszystko od pierwszej zbiórki, na której e, od razu zakochałam się w tym harcerstwie i powiedziałam, że już stąd nie odejdę. No i jest tak do dzisiaj. A co Cię w harcerstwie tak najbardziej? E, przygody Ujmuję. i ludzie którzy są świetni i potrafią przygodę, w o tak jeszcze będziemy mówili. Ludzie, <gry> <gry> tak? Uh -huh. Patrycja. U mnie to też tak się zaczęło, Nawet Po prostu poszłam na urodzinę do kolegi i jego siostra, czyli moja obecna zastępowa, <gry> zachęciła mnie, żebym przyszła na zbiórkę. I tydzień później poszłam. Na początku to mi się tak nie za bardzo to podeszło, ale chodziłam dalej. I po jakichś trzech miesiącach, po prostu strasznie się tym, nie wiem, zapatrzyłam w to harcerstwo, wszystko mi się podobało. Po prostu ludzie, choć w większości jeszcze nie znam, znam tylko mój zastęp, a i tak mnie y, trzymałam w tym harcerstwie. Mm -hmm. Ola, <laughs> Ola. Tak. <śmiech> <śmiech> to moja pierwsza zbiórka. Nie pamiętam jej, ale wiem, że było coś takiego, że moja ówczesna, bardzo dobra koleżanka chodziła na zbiórki i gdy chciała ją wyciągnąć na podwórko, to zawsze jeden dzień w tygodniu ona nie mogła, bo chodziła na zbiórki, więc ja pewnego dnia stwierdziłam, że pójdę z nią. I od tamtej pory jestem i tak już zostało i nie wiem. Po prostu... Ja to was tak słucham i tak mam wrażenie, że jakbym rozmawiał z ludźmi, którzy nie żyją dzisiaj. Jak, jest, jesteście w pewnym sensie dziwni, w pewnym, tak mogę powiedzieć. To chyba tłumaczę, znaczy, To jest komplement dla nas. To już, jest ta dziwota moja, e, ponieważ z tej racji, że uczę w szkole, to obserwuję taką ciekawą rzecz, że e, raczej w Waszych wypowiedziach pojawia się hasło ludzi, czyli grupa, wspólnota, przynależność, to znaczy e, wyjście poza siebie. Dzisiaj chociaż się wiele mówi o braterstwie, mówi się wiele o solidarności, tak dalej, tak dalej. wiele pięknych haseł, to, coś się obserwuje na korytarzach w szkole, ja i moja komórka, ja i moja gra, ja i mój komputer, koniec. Dlatego tak jak słucham was, to naprawdę widzę jakąś taką inność waszą, może dlatego to tak wam wstrzeliło się dobrze, dlatego, że potrzebujecie drugiego człowieka, bo wydaje się, że to chyba też jest miara Właśnie, dlaczego to harcerstwo dzisiaj też może być aktua aktualne, atrakcyjne, dlatego że, czy człowiek może żyć sam? Chyba nie może do końca żyć sam. Z jednej strony komputer, telefon, komórka, gra, internet chyba nie załatwią takiej podstawowej, podstawowego pragnienia drugiego człowieka, bycia przy drugim człowieku. Harcerstwo to daje. Mhm. Świetnie, ale ja mam jeszcze jedno pytanie, słuchajcie, <grym> y jak to się nazywa, bo tutaj się pojawia harcerstwo, y ludzie, przygoda i tak dalej. Czym jest harcerstwo dla was? Czy tylko jest to powiedzmy sobie bycie w jakiejś grupie, y czy powiedzmy sobie, bo można być w różnych bardzo grupach, czyli to jeszcze nie stanowiło specyfice harcerstwa. Y czym jest harcerstwo? Harcerstwo na pewno nie jest tylko noszeniem munduru i nie jest tylko od zbiórki do zbiórki. Harcerzem się jest 24 godziny, 7 dni w tygodniu. No to lepiej powiedz, co to jest być harcerzem. Ha. No tak. tak. Być harcerzem jest e, to... Będziemy wiedzieli, czym jest harcerzwo. Harcerzwo. Tak. Chyba już... za dużo przeszkadzam. <laughs> już e, można powiedzieć, tyle lat, co ja, już ja jestem, to dla mnie to już jest częściowy styl życia. To jest styl życia to jest e, coś wpisane już w harmonogram, w codzienny bieg, w bieg życia, bieg życia codziennego. Czyli w sumie nie było takiego dnia od kilku lat, żebym nie myślał chociaż o tym harcerstwie, żebym nie, nie pomyślał sobie o mojej drużynie, o tej awance, w której również jestem, o, nie wiem, sprawach chówca, czy no czymś związanego z harcerstwem. To jest po prostu element mojego życia, który wpisałem sobie, w którym żyję na co dzień, którym jest dla mnie. I obowiązkiem, i przygodą, i zabawą, i e, wszystkim tym, co w tym harcerstwie mnie łączy. Uh -huh. Proszę. No harcerstwo jest po prostu taką częścią życia i tego nieodłączną. 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 Na przykład ja sobie już nie wyobrażam w tym momencie, że musiałabym z tego zrezygnować. Dla mnie to, nie wiem, byłoby dziwne Czeka, musiałam, odcięcie. Musiałabym, to nie wchodzi w grę w ogóle, nie? Czy chciałabym, czy nie chciałabym? Bo mu musisz to znaczy, że ktoś by musiał przymusić. Tak, musiałby mnie ktoś przymusić. No to... I to musiałoby naprawdę wynikać z jakiegoś. Ale może ogromnego... cię przymusić do tego, że możesz nie nosić munduru. Ale czy można cię przymusić do tego, Ola, żebyś to przestał być harcerką? Nie. Ale nikt nie, nie powiedział. że Harcerz to jest tylko mundur. Właśnie. właśnie. No nie, ale właśnie dlatego ja pytam o to hasło, o te pytanie, przymusić do niebycia Harcerzem, nie? Czy harcerko. Czy coś cokolwiek może mnie zmusić do tego, żeby nie być, nie? Znaczy nie. to jest kwestia tego, co, o co się zawsze pyta w harcerstwie przy okazji przyrzeczenia harcerskiego, ale nie tylko. Czy masz szczerą wolę? To jest. Wola jest to jest pytanie. Czy chcesz, nie? Jak chcesz, to, to nic dla ciebie nie stoi. Nie jest przeszkodą. Czym jest harcerstwo? No to harcerstwo jest dla mnie jedną wielką przygodą. Jest to miejsce, gdzie spędzam swój. Czas najlepiej, jak tylko potrafię, jest to czymś, z czym żyję codziennie. Budzę się z każdego dnia z myślą, że o już tak blisko do kolejnego zbiórki, biwaku, czy jakiegoś spotkania. Boże. Julka, już tak sobie myślę, czy to w ogóle żyjesz, czy, jeszcze, czy jeszcze żyjesz szkołą, rodziną i tak dalej z kosztem samym Czasami to jest problem. Ja powiem że po swoim przykładzie, że czasami to jest właśnie problem. No, ale że... zazwyczaj wybiera się to raczej w no, tak, tak, no, no, co, Kiedyś, kiedyś. Ktoś mi tutaj już zaczyna zgrzytać. No może to nie jest odpowiednie, ale kiedyś jak na przykład był wybór e, sprawdzian, czy plan na biwak, to no niestety plan na biwak przed ważniejsze relacje, no ale to to oczywiście nie jest, nie jest pochlebne, bo najpierw wykształcenie, później harcerstwo. Znaczy najpierw obowiązek. Tak, najpierw obowiązek, dokładnie, Proste. najpierw obowiązek. A co jeszcze nam harcerstwo? Harcerstwo jest co na pewno... Daje? Mi daje, mi daje na przykład rozwój moich zainteresowań. Ja jestem, można powiedzieć, strasznym fanatykiem ratownictwa. Zacząłem to ratownictwo w sumie w harcerstwie, na moim kursie ratowniczym, który odbył się w Siedlcach. I w sumie byłem, nie byłem przekonany do tego kursu. Też namówił mnie na niego mój przyjaciel Maciek. Poszedłem na ten kurs, zobaczyłem, jak to jest. I od tamtego czasu tak mnie to wkręciło, że zdobywałem kolejne uprawnienia, jeździłem na różne obstawy medyczne. Poznawałem wielu ciekawych ludzi, ratowników, nie tylko harcerskich, ale również medycznych, lekarzy, którzy również są harcerzami i którzy łączą swoje życie e, prywatne, zawodowe z życiem harcerskim. E, życie harcerskie e, wcale nie wyklucza życia codziennego. A co jeszcze daje nam no harcerstwo? Harcerstwo to jest rozwijanie wszystkich swoich zainteresowań. E, tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, nie tylko ratownictwo, ale również, e, podam tu parę przykładów, na przykład nie wiem, jeździectwo, e, strzelectwo, mm, arty, różne są artystyczne, Naprawdę jest paleta, paleta, paleta możliwości, więc każdy, który przyszedł, znalazłby coś dla siebie. Ten, co ładnie śpiewa, ten, co ładnie tańczy, a może ten, który lubi sklejać modele, więc ogromna jest, ogromny jest wybór. Harcerstwo, uh -huh. Adam, dla Ciebie? No, dla mnie, harcerstwo jest taką deklaracją chęci pracy nad sobą, bo. Cały czas potrzebujemy się czy potrzebujemy się samodoskonalić też nie tylko dla siebie, ale też dla innych właśnie, dla bliskich, dla rodziny, dla przyjaciół i harcerstwo w tym pomaga, bo wtedy pracujemy nie tylko na, dla sie, na siebie, ale pracujemy właśnie też na swój zastęp, na swoją drużynę. I to wspiera właśnie nasz rozwój. Znaczy w tym, co powiedziałeś teraz przed chwilą i tym, co powiedział yy, Dawid, to zauważam jedną taką bardzo ważną cechę harcerską, którą podkreślają psychologowie, jeżeli chodzi o rozwój człowieka. I to chyba było to, co tak chwyciło za serce młodych ludzi. Harcerstwo wychowuje integralnie. To nie jest tylko przygoda na zasadzie właśnie zdobywania sprawności, umiejętności itd. itd. bo to można równie dobrze robić poza Harcerstwem. Aczkolwiek to jest, harcerstwo do tego skłania, daje możliwości, tak, otwiera y, na oścież takie możliwości. Natomiast drugi, bardzo ważny, albo drugi, albo pierwszy, wydaje mi się, że jeden bez drugiego nie może istnieć, to jest właśnie ten bardzo głęboki rys pracy nad sobą, wymagania od siebie. I dlatego właśnie, kiedy patrzymy na krzyż harcerski, widzimy y, cztery ramiona krzyża. Cztery organizacje, z których mówi się, że powstało Harcerstwo Polskie. Oczywiście poza skautingiem, z którego wzięło metodę i, i wiele różnych innych jeszcze rzeczy. To przecież mamy Soku, Zarzewie, te organizacje, które stawiają na wychowanie zewnętrzne, że tak się wyrażę, ciała. Czyli mamy tutaj Samarytanka, Ternoznawstwo, Pionierka i tak dalej. No i mamy Eleusis Roteria. Bardzo silne grupy, które idą w kierunku duchowości, idą w kierunku wyrabiania. Cnoty człowieka, charakteru człowieka, co żeście zresztą powiedzieli. Czyli Harcerstwo tym można powiedzieć różni się od wielu innych ruchów stowarzyszeń, że ono widzi człowieka całego. I chce całego człowieka uczynić lepszym. No bo właśnie to, po to jest ta dobra wola, że pytamy, po co, żeby być człowiekiem lepszym. Harcerstwo nie może uczynić człowieka gorszym. Ola zgadza się ze mną czy nie? Zgadzam się. O, myślałem, jest że będzie prezent. jakaś dyskusja. <laughs> To jest taka, taki rozwój, taka praca nad sobą poprzez zabawę, bo często po prostu mamy jakąś grę, przygotowujemy specjalną, i to jest na zasadzie chodźcie, dzisiaj zagramy w to, a później tak nagle na koniec takie podsumowanie robimy i o, tego się dzisiaj nauczyłem. To jest fajne, przydatne, może mi się przydać. Kiedyś z tego skorzystam. To ona musi się przydać do życia. Bo jeżeli ta gra. Sprawność nie ma odniesienia do życia, to to jest bez sensu. W karcesji nie ma takich rzeczy, które są tylko sztuką dla sztuki. No Nie marnujemy czasu. Nie, <laughs> nie mamy za dużo czasu na tej ziemi. No, ja myślę też, że dzięki temu, że pracujemy w systemie zastępowym, czyli działamy na, w małych grupach i które składają się na większe drużyny, to bardzo nas uczy też życia w społeczeństwie i życia między ludźmi, z ludźmi, a nie właśnie. W wychowaniu w jednostce, że uh -huh. jesteśmy indywidualnie, tylko jest odpowiedzialność grupowa i wszyscy staramy się wspierać siebie i pomagać sobie. Uh -huh. Tak, z jednej strony widzimy, że każdy musi się kształcić yy, jako jednostka, uh -huh. stopnie i tak dalej, stopnie instruktorskie, a z drugiej strony widzimy, że nie może to zatrzymać tylko się na tym musi być wyjście poza siebie. Yy, właśnie bycie dla siebie braciem, yy, bratem być dla siebie siostrą. Hartacja mhm. no, podaje nam również przełamanie wielu barier poprzez nawet mhm. rozpisywanie prób na różne stopnie czy sprawności. E, wiele osób przełamuje swoje słabości. E, wiele osób pokazuje, że to, co wyobrażał sobie przez e, część jego życia, który przeżył, wydawało się dla niego to niemożliwe i nie do wykonania, tak samo jak sądzili jego znajomi. A on pokazał, że potrafi przełamać swój strach, swój lęk, czy może e, wie, że może to zrobić. Więc pozwala nam przełamywać swoje bariery. Uh -huh. Ja zauważam drugą rzecz dziwną drugi raz się dziwi wami wam dzisiaj, nie jesteście tylko harcestwo, bo i sobą to, to się, freely, te się Może jakby tutaj ognisko było rozpalone, wtedy byłoby dziwne. Nie, mi chodzi o właśnie taką rzecz w tym, co mówicie, co jest obecne, że harcestwo, mówi się w harcestwie o pracy nad sobą, o pokonywaniu własnych słabości, własnych trudności, jakichś ograniczeń, właśnie to podejmowanie prób, dlatego że nie wiem, czy dzisiaj poza Kościołem i czy poza harcerstwem są jeszcze środowiska. No myślę, że są. Nie można tak już mówić, że tylko my jesteśmy tacy jedynymi zbawicielami świata, ale chyba w niewielu, w niewielu takich powiedzmy sobie grupach jest położony akcent na pracy nad sobą, właśnie nad zmianą, nad zmianą siebie, nie? Nad y, pracy nad sobą. Jak tutaj sobie przypomnę teraz dzienniczek pracy y, prowadzony codziennie przez naszego założyciela Andrzeja Małkowskiego, który zakładał harcerstwo, mając lat 23, no to normalnie do dzisiaj dla mnie to jest wielki drogowskaz człowieka, który żadnego dnia nie zmarnował, zanim nie wypełnił dzienniczka właśnie, co mu się udało, co mu się nie udało. Czyli ciągle, ciągle zmaganie ze sobą. I ta właśnie może atrakcyjność harcerstwa, dziwność harcerstwa, to, co jakoś pociąga, to jest także to, że no my chcemy być inni. Inni niż jesteśmy. Znaczy w tym sensie, że chcemy być lepsi niż jesteśmy. Nie? No i teraz was chcę zapytać, skoro harcerstwa, A może to zrobimy po piosence? Tak? tak? tak. No to dobrze, to <grym> zrobimy po piosence. <grym> może tylko jeszcze powtórzę numery do studia. Telefon kierunkowy 25 644 65 55 SMS 509 056 590 i gadu gadu 308 01. Zachęcamy obecnych harcerzy, były harcerzy, tych, którzy się ciągle czują harcerzami, do kontaktu z nami będzie nam miło, jak ktoś się z nami podzieli o swoim patrzeniu na harcerstwo. One, two, one, two, one, two, three, three, three. Trochę jestem duszą, drogę, działę, chociaż To Aby jest właściwe, że dusze i ciało nie są zbyt spolegliwe Dusza zatem mówi jesteś takim przyziemny A ciało, ale to tak To, co jest ważne, to, o czym myślisz, to o co pytasz, to czym żyjesz? Drogami młodości? No to wracamy do pytania, którego w sumie jeszcze nie zadałem. <grybuj> <grybuj> Ale to wracamy do rozmowy o to mi chodzi. Jeżeli harcwo jest dla nas ważne, nas zachwyca, to ja zapytam tak, co? Po czym można poznać harcerza, harcerkę, kiedy nie jest w mundurze? Znaczy mówiąc, co odróżnia mnie, oprócz tego, co ja już powiedziałam nad tymi dwoma zdziwieniami moimi, to pytanie, co odróżnia mnie, jako harcerza i harcerkę, od innego człowieka. I to jest, jest, to jest pytanie, bo ta ono mi się zwróciło, kiedy Ola mówiła, Patrycja, kiedy mówiła... Yy, Ola, jak to się... Julka. Nie, dobrze, Patry yy, Julka, tak naprawdę. No dobrze, <laughs> się myla. Yy, chodzi mi o to, czy łatwo, będąc w gimnazjum, yy, zdecydować o harcerstwie? To nie jest łatwe zadanie, ponieważ no wiele jest takich głosów przeciw, że oni tutaj idą na jakąś, yy, tam gdzieś idą na jakiś spacer czy coś, a ty idziesz na grę terenową czy na zbiórkę. I dużo jest takich właśnie przeciwów, ale trzeba jednak stawiać temu czoło i pokazać, że ma się swoje zdanie, że yy, harce swoje jest dla nas ważne i że to tam się rozwijamy. I może warto też czasami... Zachęcić te osoby, że może przyszły i zobaczyła, że to wcale nie jest jakaś głupia zabawa, bieganie po lesie, tylko to jest jakaś przygoda, którą się przeżywa przez całe życie. Mhm. Oczywiście należy też pamiętać, że nie wolno rezygnować ze swojego życia prywatnego, że harcerstwo jest naprawdę ważne, ale życie prywatne nie może kompletnie, życie harcerskie nie można kompletnie ograniczyć tego życia prywatnego, czyli e, powiedzmy, gdy mamy już któryś tam biwak po kolei e, w miesiącu no to sądzę, są, że możemy zrezygnować z tego jednego biwaku, żeby wyjść w weekend, nawet na tą przysłowiową imprezę, czy gdzieś ze znajomymi, żeby nie kasować kompletnie swojego życia, życia prywatnego. Harcerstwo, wiadomo, jest ważną sprawą, która nas rozwija, która e, pomaga nam no, w rozwoju swojego życia, ale też życie prywatne. Ludzie, którzy nie są harcerzami, e, też są naszymi przyjaciółmi i znajomymi, więc nie zaniedbujmy ich. Z jednej strony Dawid by się z zgodził, z drugiej nie. Z tym bym się zgodził, że yy... Rzeczywiście harcerstwo ma się przegładać całkowicie na życie. Natomiast nie rozumiem do końca tego podziału na, na moje życie prywatne, na moje życie harcerskie. Bo, no bo wszędzie nie. tam gdzie jestem, jestem harcerzem. No tak tak, tylko że mi o to chodzi, że jeżeli mamy już mówię, kolejny biwak w miesiącu, już powiedzmy mm -hmm. cały miesiąc te weekendy są, to e, sądzę, że... O inną aktywności po prostu. Tak, w sensie. tak, tak. Że, że zawsze jeżeli... jestem harcerzem, ale nie zawsze jestem na takiej czasnej że że tak rezygno... służbie w mundurze. Nie rezygnować ze swojego życia prywatnego. W sensie, że no kumple, słuchaj, stary, no chodź, wreszcie wyjdziemy gdzieś. Nie jadę na biwak. No nie, żeby Jak no jednak... Zawsze jeździć na biwaki. Dokładnie. Znaleźć jakiś no. kompromis, tak? No to właśnie, dobra, tak. bo zejdziemy z pytania głównego, czyli tak, idę na imprezy, tam jestem harcerzem. Co to znaczy, że jestem harcerzem wtedy, kiedy nie noszę munduru? Albo harcerko oczywiście. Tak? To, to ja mam takie zabawne doświadczenie, jeżeli chodzi o to, bo można zobaczyć na przykład idących dwóch ludzi przytulających się na przykład, tak? Na, na środku chodnika, to można... Można przypuszczać, że to są harcerze. Też miałam taką fajną przygodę, bo koleżanka z klasy z liceum powiedziała mi, że ja z tobą nie będę chodzić po mieście, bo ty się z co drugą osobą przytulasz. <grytulasz> I, I właśnie, właśnie, myślę, że też inni ludzie nas postrzegają, tak, jako którzy się nie wstydzą tego, tak? Widzę kolegę harcerza, którego znam, no to nie mijam go. Cześć, tylko... cześć, cześć. I idę sobie dalej, tak? Tylko zagaduję i, i jakoś tak nie wstydzę się tej osoby. Mm -hmm. Harcerz bez munduru, jaki jest? Jaki jesteś? Harcerz bez munduru? Prawie tak samo jak w mundurze, tylko że właśnie. Bez munduru. Dokładnie. Dobra, to proszę poznać, tu to harcerz. Na pewno można po sposobie bycia. Raczej harcerze już. Adam, musisz być konkret. No <laughs> konkret do konkretów przejdziemy no, Już czas nam ucieka. To znaczy, co to znaczy, bo to się ładnie mówi, po sposobie tak, bycia, no, ale co to ale... znaczy ten sposób bycia? Czy możesz dać jakiś konkretny przykład tego? Wiele osób w naszym wieku nie zwraca uwagi na podstawowe czynności, no nie wiem, ja ostatnio miałem taką sytuację, że szedłem, no, akurat, nie wiem, w mundurze, to był przypadek, szedłem w mundurze i wychodziła kobieta ze sklepu, której wyleciały dosłownie zakupy z tego, z, z koszyka. No i no, bo to był po prostu automatyczny odruch, że zawołałem tę kobietę, wziąłem te zakupy, pomogłem jej posprzątać, ee, spakowałem mnie i no, po prostu ona pojechała dalej. To są no, może proste rzeczy, ale no nie wiem, według mnie niektórzy ludzie w naszym wieku nie zauważają tych rzeczy. Tak samo jak e, mówi się, że e, kim są harcerze? Harcerze są e, ludzie, którzy przeprowadzają staruszki przy Tak, może i faktycznie przeprowadzamy, jeżeli osoby, widzimy, że osoba potrzebuje tego. To nie wstydzimy się wziąć sobie sobie za rękę i pomóc jej akurat przejść przez ulicę. Może to są proste uczynki, może dla niektórych śmieszne, ale może faktycznie tym odróżniamy się od ludzi, którzy nie są harcerzami, nawet nie będąc w mundurze. Mhm. Że dostrzegamy innych ludzi poza sobą, że ich właśnie ich problemy też widzimy i staramy się im pomóc, jeżeli możemy. No, ja też słucham w tym pytaniu, bo za dużo mówię. <laughs> Jak poznać harcerkę bez munduru? uśmiechnięta. Tak, uśmiechnięta. <gry> Jak mówi prawo harcerskie, harcerz, harcerka jest zawsze pogodna. Tak. Mhm. <gry> Dalej. Charakterystyka harcerza, harcerki bez munduru. W różnych sytuacjach, szkoła, rodzina, yy, impreza. Wyjazd gdzieś no, tam. Nie wiem, Nawet co do szkoły, no to powiedzmy, jeżeli e, ja, przechodząc na kortażu, widzę osobę, która, no nie wiem, wyszła z sali, jest załamana. No i większość osób przechodzi, nie wiem, może akurat zawaliła sprawdzian, czy wywiadówka jest niedługo. No to ja nawet nie znając tej osoby, no mam tak, że po prostu podejdę, spytam się, co tam, co się stało, jak tam, Postar postaram się, no może pocieszyć tą osobę. No, nie przychodzę obojętne, bo mnie to na przykład rusza, jeżeli widzę, że ktoś. Ma tą smutną minę, to już tu minę do płaczu. No po prostu nie chcę być obojętny wobec tej osoby, bo wiem, że jeżeli ja bym był w takiej sytuacji, to chciałbym od drugiej osoby w sumie może podobnej pomocy. Uh -huh. No to ja powiem jeszcze tak z własnego przykładu, że, że po prostu w harcerstwie też nauczyłem się troski właśnie. I jak rozmawiam z kimś, to mam taką tendencję do zapytania, czy wszystko w porządku, czy masz jakiś problem. To nawet nawet w się ze mnie koleżanka ześmiała, że, że ja mam jakiś problem, że cały czas pytam, czy ktoś ma problem. <ślaski> <ślaski> <suszy> <ślaski> Dokładnie. Zostawiła się czuć na Politechnikę, może, może na psychologię. To będzie dobry kierunek. <ślaski> Rozważ to. Tak. <ślaski> tak. No dobrze, dalej dalej pytam. Harcerz harcerka bez bunduru. jak poznać? Wiemy, że już jest uśmiechnięta, wiemy, że jest to braterstwo i siostrzę, siostrzeństwo, czy nie wiem, jak to się mówi, od razu rozpoznawane jest ta chęć pomocy bliźniemu, tak? O, ja mam taki przykład, że czasami na nawet, nawet na takich imprezach. Przykład z zakończenia roku, mojego zakończenia roku i gdy właśnie razem z klasą postawiliśmy sobie zrobić takie wspólne ognisko. No i e, ognisko grilla. Najpierw był grill. Tam się. już nie w piątek. To... No. Nie, bo maturzyści kończą w inny dzień. A wtedy była dyspensa. No. A nie pamiętam tej dyspensy, no. prawdę mówiąc. No no, w Harcerzu Bów. No i wtedy e, właśnie był grill, ognisko. No i e, kto rozpalił ognisko? No i oczywiście Dawid. No i ja podszedłem do sobie tam ułożyłem tam chwilę, coś tam po, po, pogmarałem. Jedna zapałka, ciach, ognisko się zapaliło i wszyscy takie Ty, ale jak ty to zrobiłeś? Normalnie przecież tu potrzeba, żeby pół, pół rozpałki wylać Później jeszcze pół czegoś innego żeby to się w ogóle odpaliło, ty to odpaliłeś, to tak, no, stary, no jak to robisz? No ja no, wiem że to jest, słuchajcie, tyle lat rozpalania ogniska, harcerstwo ze sprawy, no to, to to nie jest problem, więc no czasami nawet w prostych sytuacjach, rozpalanie ogniska, no nie wiem, e, mój kolega, który jest pasjonatem żeglarstwa, e, on węzły, po prostu wszystkie węzły, no jakieś proste zawiązanie czegoś, przywiązanie, e, zawiąże to na tysiąc różnych sposobów, no co jest fenomenem czasami, gdzie niektórzy znają tylko kokardkę albo supeł. No Albo więc i tego nie znają. Albo I tego nie znają. No więc to no, jest delikatnie no, fenomenem czasami niektóre nasze umiejętności, które wydaje się, że ludzie w naszym wieku, że wow, dlaczego ty to umiesz? I w sumie skąd ty to umiesz? I po co ci to? A I, i po co tak. ci to w ogóle? Po co ci to? No? Więc e, proste umiejętności, które w życiu codziennym ułatwiają życie no, i pokazują, że harcerstwo jednak to nie tylko e, la, la, la la, ale jednak. <laughs> Ale jednak coś przydatnego. No tak. Ciekawy jestem, czy harcerki ściągają na sprawdzianach. Oczywiście że tak. Ja nie, ja nie umiem, od razu ja się przyznaję. Nie, to jest ten problem. Ale jak, że nie umiecie? To też nie, że się nie umiecie. To znaczy czasami, e, jeżeli. Ja to, to tutaj idę w kierunku uczciwości harcerkiej. Nawet słowa. właśnie, gdyby się próbowało ściągać, no to później są te wyrzuty sumienia, że jednak, no co ty robisz? żeby mm -hmm. nie wygląda. <noise> nie no, tym bardziej, że ludzie, wiedzą, nie ludzie, byli ludzie, byli. Ra, ludzie raczej wiedzą, że jesteśmy karcerzami. Tak, tak. I jak to się nazywa, coś to, to jest pytanie właśnie o pewne świadectwo. Nie? Znaczy, ja z tego, co patrzę po elektryku siedleckim, ale nie tylko, to ci harcerze, którzy byli, to zazwyczaj jeszcze się zawsze w coś angażowali w szkole. Było ich widać w samorządzie szkolnym, w szkolnym kole Caritas i tak dalej, to byli ludzie, którzy coś chcieli robić więcej, czy w zespole muzycznym, czy, czy w czymś tak, to typ, typ, <laughs> typ społeczniaków. No. Tak, w pozytywnym tego po typu, słowa, tak, znaczeniu. Tak, w znaczeniu, mhm. to w większość chyba taka jest. No, ja to już w ogóle niektórzy mówią, że kiedy ja mam czas na sen, ale był taki czas właśnie, gdy angażowałem się ze wszystko, co jest tylko możliwe. I powiem, że to było całkiem ciekawe. Całkiem ciekawe, całkiem ciekawe doświadczenia, bo nawet napływ tylu, tylu rzeczy, tyle zrobienia, pozwala w przyszłości na łatwiejsze zorganizowanie sobie dnia. Gdy już wiemy, że kiedyś będziemy musieli właśnie pracować, pogodzić dom, rodzinę, pracę, no to później dla niektórych, którzy może nie byli harterzami, ale no nie tylko, nie mieli tylu zajęć pokazuje, że to nie jest mi takie trudne to pogodzić, tylko wystarczy, wystarczy wiedzieć kiedy, co, jak i gdzie. Taka za, zaradność tak. taka. Staje się, staje się, staje się planowania uczy, tak. Takiego planowania też takiego, Odpowiedniego przygotowania tak. się do danej sprawy. No. A Rzeczy czasami sami, sobie... im więcej masz na głowie, tym jesteś bardziej zorganizowany. Tak. Właśnie mój wychowawca, Krzysztof Marian Danieluk, którego serdecznie pozdrawiam, <laughs> dziekan w Białej Podlaskiej, zawsze miał takie powiedzenie do nas, że jeżeli mówi, że nie masz czasu, weź sobie następne zadanie do roboty. Bo prawdopodobnie masz tyle tego czasu, że ten czas gdzieś tam ci ucieka po prostu, nie? A zasady życia harcerskiego widać po życiu, czy nie? Myślę o prawie harcerskim, o pożyczeniu harcerskim. No pewne rzeczy już ci powiedzieli. A, co do prawa harcerskiego? Eee, część harcerzy e, traktuje to jako E, może stricte e, czyste zasady, takie, do których się trzeba stosować. Niektórzy stosują to jako wskazówki. E, to jest właśnie kwestia, e, kwestia sporna. Zależy, jak, kto na to patrzy. No to ja raczej bym patrzył tak jak Małkowski. Czyli, że stricte twardo, twarde zasady. Zasady są proste. No są, no są proste. Małkowskiego no, zapytali kiedyś w DPS, że gdzieś tam w jakimś tam drużynie, jeden z harcerzy pali papierosów. Małkowski bardzo krótko odpisał. W depeszy skrył się błąd. Harcerz tak, nie pali, pali papierosów, papierosów, nie? Krótko piłkę, nie? No tak, tak. No taki sam jak ksiądz powiedział, no to, to są po prostu, no, jeżeli harcerz jest, jest fair wobec siebie, wobec prawa, to e, prawo, harcer prawo harcerskie jest dla niego po prostu e, czymś normalnym. Mhm. Czymś, nie myśli, o kurcie, no to przesłamałem tam chyba któryś Oj, musi postarać coś. Więc jest, się jest, jest, dla niego prawo harcerskie jest po prostu czymś normalnym. Czym nie musi sobie co chwilę przypominać, żeby czegoś nie łamać, bo on po prostu to wie, zna i żyje tym. Mhm. Więc to jest dla niego, dla harcerza, który żyje, no, tym harcerstwem w pełni, prawo harcerskie jest czymś normalnym i czymś, co e, stosuje się na co dzień. Mhm. Kto co jeszcze doda? Zapadła niezręczna cisza. <tosławka> No właśnie, harcerza rozpoznaje się także po jego y, sposobie mówienia, sposobie decydowania. Trudno sobie wyobrazić, żeby w domu harcerza na przykład, w y, święta narodowe, y, nie była wywieszona flaga biało-czerwona na przykład, nie? Y, w Eleusji był taki zwyczaj, który zresztą harcerze przyjęli przed wojną i może nie tylko przed wojną. W Międzyrzecu kiedyś też taki był zwyczaj, że y, gromadnie, gromadzili się na święty, zwłaszcza w jakieś dni, które były ważne dla Polski. I bardzo często wspólna komunia święta, wspólna właśnie modlitwa to, to też jest jakiś znak taki zewnętrzny, nie? Tej mojej służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu. No i właśnie też te zasady, bardzo jasne. Wydaje mi się też, że jest bardzo ważne, że od harcerza raczej wymaga się tego, że tak jest, tak nie jest nie. Nie, bo to. Nie ma może. Kiedyś byłem właśnie na tym, na, na kursie żeglarskim, to właśnie było powiedziane, że żeglarz nigdy słowa danego nie złamie, bo od, od tego zależy jego życie, życie drugiego człowieka bardzo często. I wtedy też tak sobie pomyślałem o harcerstwie, że y, ja nie muszę mówić, to jest słowo harcerza, mówiąc, że to jest dopiero prawda, to co mówię, tylko to co mówię jest prawdą. Nie? I to Dlatego zapytałem o to ściąganie, o powiedzmy sobie te kombina kombinacje szkolne. To też jest kwestia wypełniania obowiązków domowych, i tak dalej. że poznaje się. Właśnie, ja nie mówię, że to jest człowiek bez skazy idealny, bez upadków, który wszystko się cudownie układa. Jest idealny, prawie tak jak Dawid tutaj, ale. Ale jak się nazywa, ale. Ale. <tuszelniarki> ale sercente, może Pan po tym, że zawsze wstaje. Proszę. że zawsze ta... próbuje wstać. O, właśnie, o to chodzi właśnie. Słuchajcie, że tak. No tak trochę właśnie, Słuchajcie, nie Wiem, czy nie macie wrażenia, że my z Dawidem tak dużo mówimy. Choć w sensie dziewczyny nam się zupełnie wyciszyły, druchny nasze. Ale obiecałem, że pozdrowię harcerzy z Turowa, słuchajcie to jest bardzo mała miejscowość, w ogóle no, myślę, że jeszcze na koniec wszyscy pozdrowimy dziś nasze znajome środowiska, które nas słuchają, ale powiem wam o takim Pawle, ciekawy człowiek, kiedy przyjechał w tamtym roku na obóz harcerski, to akurat no, bardziej chyba babci zależało na tym, żeby on pojechał na ten obóz harcerski niż jemu. I słuchajcie, jak widziałem Pawła, jak był budowanie obozu, szałasu, nie szałasów, tylko ogrodzenia i tak dalej, wszystkich tych urządzeń y, harcer, y, obozowych. Paweł tylko chodził pod nosem i coś tam mamrotał. I ja sobie wyślę w duchu, myślę, oj, chyba to będzie Twój ostatni obóz, <słuch> <noise> bo na, zupełnie go nie widziałem, jak to się nazywa w. E, no, z takim nastawieniem do życia, nie? On już jest z gimnazjum. I właśnie co ciekawe. Aha, jeszcze na tym obozie był spływ kajakowy Chyba jeden z najtrudniejszych y, odcinków Tanwi I chyba jeden z najtrudniejszych w ogóle rzeka Jak upłynąłem kawałek tej rzeki Przynajmniej jest jeden dzień taki spływ Paweł akurat płynął ze mną w kajaku Co też y, wpłynęło na to, że y, poznał troszeczkę nerwy księdza a do czego innego zmierzam Wyobraźcie sobie, że po obozie Harcerz, z tej racji, że babcia pracuje y, Posługuje na plebanii w Turowie I Paweł często odwiedza też babcie. Za Pawłem poszło kilku, o ile nie kilkunastu chłopaków z Turowa, małej miejscowości pomiędzy Międzyrzecem a, a Radzyniem i słuchajcie, to co ich tak pociągnęło, właśnie Paweł, to jego sposób bycia i ten człowiek, który sobie tak na początku myślałem, że on nie zagrzeje w Harcerstwie ani, ani obozu dłużej, to ten człowiek nagle się okazuje, jego zapał, upór yy, pociągał innych. I dzisiaj w Turowie mamy już zastęp, który właśnie funkcjonuje, już byli z nami na zimowisku, teraz pojadę na obóz. Super. Harcerstwo zapala, nie? Hmm. Jest takim czymś, co już jak rozpali. To jest no w sumie na początku harcerstwa jest taka po prostu mała iskierka, którą odpalamy, a później e, każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca, każdego roku dokładamy e, powoli, stopniowo, Małe, później większe drewienka, aż dojdziemy właśnie do tych wielkich kłód, które już jak się rozpalą, to nie zgasimy żadną wodą. Mm -hmm. Zgadza się. Coś jeszcze chcecie powiedzieć, przewo? Że pozdrawiamy Pawła. Tak, <grym zresztą> cały zresztą. Turów zresztą. A to może w tym momencie, może pozdrówmy te duże środowiska, które y, jakoś są z nami związane. Po kolei, chociaż jeszcze nie kończymy, tak? Czekamy cały czas na odpowiedzi tutaj. Proszę bardzo. Patrycja, kogo pozdrawiasz? Tak w trakcie? Jakie środowisko? No, siedleckie całe. Całe siedleckie. Pozdrawiamy naszą ósmą siedlecką drużynę Harca Requentos wraz z drużynową i opiekunką drużyny. Super. Ja pozdrawiam moje kochane żywioły, które prawdopodobnie tego słuchają razem z moim przybocznym. A I dwoma chłopakami z Tehawanki, które właśnie siedzą z nimi i pewnie są strasznie źli, że tak późno mnie jeszcze nie ma w kółce. Ale są z kolei też dumni, jak słuchają, że słyszą tak. swojego drużnowego. Tak, chłopaki, pozdrawiam. was. <grym grym> Okej, okay, to ja pozdrawiam 60. drużynę wędrowniczą Tehawanka i oczywiście najwspanialszego drużynowego, też Pawła, który właśnie trzyma ten ogień w nas, żeby dalej płonął i nie zgasł. Ja pozdrawiam swoją 70 PDH nudni i razem z drużynową i dwoma przybocznymi. Tak. Ja pozdrawiam wszystkich harcerzy zsiadlec z, z, z okolice, no i w szczególności swoją ósmą siadlecką drużynę harcerzy pomienia. Mhm. Ja jeszcze pozdrawiam bardzo serdecznie braci kapłanów, którzy pracują z harcerzami, oczywiście zacznę od księdza Mariana Danieluka, Mego wychowawcę, długoletniego kapelana, diecezjalnego pasterza harcerzy, księdza Eugeniusza Pepe z Żabianki, księdza Pawła Florowskiego z Włodawy, ojca Mariusza z Białej Podlaski, który pracuje z harcerzami, harcerkami. No i oczywiście yy, pozdrawiam serdecznie właśnie te środowiska. Żabianka, Turów, Włodawa, Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski oczywiście do mojej serce, to jakbym <grym> mógł ich nie pozdrowić. Pozdrawiam serdecznie, zapraszamy no, a do wysłuchania. Tak, oczywiście. E, przepraszam bardzo, pozdrawiamy jako, jako chów jest Podlasia, naszego komendanta, który zapewne tego słucha. Pozdrawiamy, drogi komendancie, czuwaj. Co a no właśnie, tak, tak. Ja, <laughs> jest tu Mariusza, zapomniałem pozdrowić o, właśnie o. Gosia, który właśnie e, dzisiaj nie mógł z nami tutaj być, ale z którym żeśmy omawiali to spotkanie. To że zapraszamy do wysłuchania muzyki. Na razie pusto i przy telefonie, i przy SMS-ach. Nie wiem, czy już HCRZ śpią, czy są na warcie. I może dlatego radia nie słuchają. Są na warcie, czuwają, nie mogą zadzwonić. Czuwają, czuwają. To, co jest ważne. To, o czym myślisz. To, o co pytasz. To, czym żyjesz. Drogami młodości. No i wracamy z powrotem do studia i do naszych radiosłuchaczy. Mówimy o harcerstwie, mówimy o tym, że jest to nasz styl życia. I co zostało już zresztą świetnie podkreślone, że harcerstwo jest wtedy cudowne, kiedy jest czymś moim. To znaczy, kiedy ja to przyjmuję jako swoje. I to jest bardzo ważne. Jako mój stry życia mój sposób życia, wartości, które daje charcerstwo, zasady. To są po prostu moje, moje zasady I to nas tak odróżnia od, od świata, że tak się wyrażę, od naszych rówieśników. Chciałbym was zapytać, bo mówiliście bardzo dużo o przygodach, że charcerstwo to przygoda, że to ludzie, że to różnego rodzaju zdarzenia. I może tak właśnie Taka rundka, albo takie zapytanko, jak na gawędzie, no to skoro takie przygody i tyle tych przygód, no to może byście się podzielili z nami, yy, z naszymi radiosłuchaczami, jakoś przygodą. Może być zabawna, może być radosna, może być różna. To może ja się zacznę. Tak. To było na moim <grym> pierwszym obozie, cztery lata temu. Mieliśmy wtedy obóz w Karolinowie, koło Tomaszowa Mazowieckiego. Kilkanaście kilometrów i byliśmy na rajdach w Piotrkowie Trybunalskim. Rajdy to jest takie taki czas na obozie, kiedy idziemy w miasto po prostu, wychodzimy z lasu na te dwa 3 dni, zakosztować trochę cywilizacji, <śla> że tak powiem się zabawić. <śla> Ciekawe Boże. I wracaliśmy wtedy z Piotrkowa Trybunalskiego do naszej bazy w Tomaszowie, gdzie nocowaliśmy. I wracaliśmy na stopa w dwuosobowych ekipach. I pozdrawiam z tego miejsca Bartka, pseudonim młody, który miał to szczęście, albo i nie wracać ze mną. Stwierdziliśmy, że. Nie będziemy iść na, przyst... na szukać PKS-ów, żeby znaleźć się w ewentualny autobus? Czy, czy taki jest, czy nie? Chce droga autobusem, będzie spoko. No właśnie. I poszliśmy, poszliśmy. na wylotówkę łapać stopa. A mundurczni cuda. Oczywiście. Po, pomocny bardzo. Najczęściej zatrzymują się zresztą też byli harcerze albo obecni. Albo mają przynajmniej pozytywne odczucia, jakieś z pozytywne harcerze. wspomnienia. Z związane z harcerstwem i tak to jest między Piotrkowem a Tomaszowem jest około 30 km i tak. idziemy tą wylotówką idziemy, to jest tam dosyć ruchliwa traca i nie wzięliśmy pod uwagę tego, że średnio jest tam gdzie się zatrzymać tak idziemy cały czas tym poboczem godzinę, drugą, zaczęło się ściemniać <noise> mundur jednak nie zadziałał <noise> nie było gdzie się zatrzymać kręta droga, już było ciemno, nas nie było widać, las dookoła ale dla, dla nas było wybawienie stacja benzynowa, Podcho podchodziliśmy do, po kolei do ludzi i się pytaliśmy po prostu czy nas zab zabiorą ze sobą, czy może mają po drodze do nas i przygarnął nas y, bardzo miły kierowca ciężarówki, pana serdecznie pozdrawiam i dowiózł nas do Tomaszowa. Ale wrzucił gdzieś nas w sercu. W sumie nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę iść, tak na dobrą sprawę. Wiedzieli, znaliśmy tylko adres, ale nie wiedzieliśmy, gdzie to jest. Mhm. I weszliśmy do sklepu otwartego jeszcze, pomimo późnej pory. I zapytaliśmy się po prostu, gdzie to... Gdzie musimy trafić, dokąd się udać z tego miejsca. I zaczepił, zaczepiła nas jakaś moda para. Nie, 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 że świeżo po ślubie, tylko po prostu chodzi ludzie i powiedzieli, że nas podwiozą, że to daleko stąd i, że nas zawiozą i wchodzimy tak po już, wszyscy patrzą, wszyscy się za głowy łapią, szczęśliwi, że my wreszcie wróciliśmy, że zamartwiali się w ogóle, że działy się jakieś, że tragedia, że masakra, że jak tak może być, o której to się wraca, ale dotarliśmy i to było takie... Że nie brzmi, może jak się opowiada, ale <grymne> ale przeżycie niezapomniane, polecam naprawdę. No, do. no. Ja mam historię z ubiegłych wakacji, gdy z Dawidem i jeszcze dwoma druchami i dwoma druchnami wybraliśmy się na rajd yy, na Kaszuby szlakiem żołnierzy wyklętych. Majora łupaszki. Majora łupaszki, tak. Bardzo polecamy ten rajd. Yy, i trasę mieliśmy taką, że powinniśmy zrobić około 25-30 km dziennie. I był dzień, w którym drogi nam się pomyliły, bo chyba za często się wymienialiśmy mapą między sobą i trochę się zakręciliśmy. Troszkę się zakręciliśmy i zrobiliśmy ponad 50. Kto nawigował? Wszyscy. Do tego dnia wszyscy. Wcale nie ja. Nie, to nie byłam ja. To nie było mnie. I właśnie zrobiliśmy 50 kilometrów, nie doszliśmy do miejsca, do którego mieliśmy dojść i postanowiliśmy nocować w lesie i każdy był na każdego wściekły troszeczkę. Tak, mieliśmy po prostu cich, cichą, e, mieliśmy, cichą noc. noc. Nie, no tak, to, myśleliśmy, że tak to będzie wyglądać, bo nasze ostatnie 5 kilometrów, jak już postanowiliśmy, gdzie będziemy nocować, to była zupełna cisza, nikt się do nikogo nie odzywał. Bo byliśmy już tak padnięci i wyczerpani, że nie mieliśmy już na nic no siły. Nie pewnie trochę też. No, też na pewno na siebie byliśmy. I doszliśmy do tego miejsca, rozłożyliśmy hamaki, chłopaki rozpalili ognisko i jak już tak posiedzieliśmy chwilę, to ten cały stres całego dnia, mimo wszystkiego, to złoś odeszła. Złoś nam odeszła momentalnie. Zjedliśmy pyszne pulpety ze słoika odgrzewane w menażce i polecamy, tak Dawid? I po prostu to było takie momentalne, że cała złość całego dnia mimo wszystko nam odeszła. I jak to, się tak, to mhm. jest moja ulubiona historia, że to takie. się tak mhm. da momentalnie, że złość odchodzi. Okej, okay, to może to nie będzie jakaś przygoda, ale takie bardzo fajne wspomnienie. Byłam na biwaku z zuchami w woli Okrzeńskiej, był styczeń mieliśmy do przejścia, była zorganizowana gra terenowa. Oczywiście tak, styczeń, śnieg mi sięgał po kolana zuchą do pasa. Do pasa. <grym> tak, trzeba było je ciągać przez ten śnieg, bo, bo inaczej się nie dało w pewnym momencie. I y, na początku miałam kilka dziewczynek, tam chyba dziesięć, później jeszcze y, kolega, który ze mną mił, był, y, musiał szybko lecieć do szkoły i zostawił mi swoją grupę, czyli kolejne 15 osób, chłop, chłopców. No ale to już był taki ostatni kawałek oczywiście śniegu, coraz więcej i więcej. No i, i w pewnym momencie już się zdenerwowałam, bo pewne zuchy szły przodem, inne się ciągnęły, i powiedziałam, że. Ja jestem jedna, a was jest trzydzieścioro. I ja sobie z wami nie dam rady, jeżeli nie będziecie jakoś razem współpracować. I podszedł do mnie taki mały chłopczek, zuch, e, Michał, Michał kazał się nazywać, nie wiem dlaczego. I tak przyszedł, tak przytulił się i tak powiedział: Druhno, ja ci pomogę. <laughs> I to było takie po prostu, że cała złość, cały ten. Zmęczenie po prostu odeszło, i to po prostu takie chwile są właśnie wspaniałe i cudowne. I od i razu chcę powiedzieć, że zuchy są bardzo wdzięczne, bo nawet jak denerwują, tu później zrobią coś tak fajnego, miłego i przyjemnego, że po prostu wszystko, wszystko odchodzi. Ja miałam, może to nie jest najlepsza czy tam najbardziej ciekawa historia, ale. E, dość sympatyczna. E, ja wraz e, z kolegami z drużyny co roku organizujemy sobie taki e, wypad w góry. No i to był nasz pierwszy wypad w góry. E, organizujemy góry Świętokrzyskie. E, zarezerw zarezerwowaliśmy nocleg, już wszystko jest zaklepane. No i dzień wcześniej rodzice Dawidowi mówią, nie, nie jedziesz. Czy znaczy, tobie? Tak, powiedzieli, że nie jadę. No, i e, zadzwoniłem, właśnie, zadzwoniłem. zadzwoniłem ale do... pozdrawiasz ich. <laughs> rodziców? E, tak, tak, chcę pozdrowić rodziców. Chcę pozdrowić mamę i tatę <laughs> i braci. Pozdrawiam rodziców, ale, ale zaraz, dalej historia. E, no i ja taki załamany, dzwonię do nich i mówię, właśnie, do macie i Mikołaja. Słuchajcie, chłopaki, nie mogę, jakżebyście mi nie pozwolili. takie, ja ty chyba też żartujesz. Ty wyszedłeś z taką inicjatywą, to był twój pomysł, coś tam, że tu wszystko garnięte, ty ten. No dobra, 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 to, 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 to trudno. Ja taki zmarnowany, poszedłem chyba wtedy o ósmej spać, już nie miałem ochoty na nic. Wstaję rano. Tak właśnie piszę sms do e, Mikołaja. Gdzie jesteście? zaspaliśmy, zostajemy w domu. A ja taki, naprawdę? Nie no, co ty jesteśmy w Warszawie? No i już tak, taki trochę podłamany. Kurczę, też bym pojechał. Wyciągam Zdrowałaś. tele. Nie, dlaczego? Pojechali, pojechali, no i pojechali, wyciągam telefon, dzwonię do rodziców, błagam, proszę, żebym mógł pojechać, proszę i co? I zgodzili się, i zgodzili się, i ja wtedy dzwonię, już znaczy nie dzwonię, ja wtedy się pakowałem, już pakowałem wszystko, wszystko wpakowałem do tego plecaka, co tam miałem, no jak już tu go spakowałem, to poleciałem biegiem na pickup. dzwonię do nich, pytam się, gdzie jesteście? No, na zachodnim czekamy, ej, poczekajcie na mnie, co? Tylko żartujesz sobie. No weźcie, poczekajcie na mnie. Ja będę za godzinę. No dobra, to poczekamy. No i dochodzę na PKW na Siedlecki. Czekam, właśnie, patrzę. Dwie minuty, uciekł mi pociąg. Oni dzwonią do mnie. No, gdzie ty jesteś? Ej, pociąg mi uciekł. No, ty chyba sobie żartujesz. Byli wkurzeni na mnie, ale wreszcie wsiadłem z tego pociągu. Pojechałem do nich. Eee, I w sumie uciekły im trzy autobusy. Czekali na mnie cztery godziny. Ale od czego są prawdziwi przyjaciele? Podenerwują, podenerwują się, ale, i, ale tak, więc, i tak nie pojadą. Sami. Pozdrawiam, pozdrawiam ich serdecznie, jeżeli to słuchają. Moja, nie wiem, czy to jest taka jakaś wielka przygoda, ale na pewno pokazuje, że Harcerz w każdym momencie da sobie radę. E, mianowicie był to alert 2014, gdy pogoda była straszna, e, padało, było wszystko przemoczone, a my mieliśmy grę terenową. I to taką bardzo dużą po mieście. E, i Mieliśmy takie młodsze dziewczyny, bo to jednak czwarta, piąta i dziewczyny, które były dość słabe. No i wyszliśmy na tą grę na początku z pozytywnym nastawieniem, damy radę. Później, gdy wszystko zaczęło się trochę psuć, gdy zaczęło przemakać ubrania, gdy wszystko było już zalane, no to dziewczyny podały, powiedziały, radę, że powiedziały, że nie dadzą rady. No na siłę próbowałyśmy jednak złamać to swoją jakąś słabość. I szłyśmy dalej. Gdy wszystko było już przemoczone, dotarłyśmy do ostatniego punktu. Okazało się, że szliśmy naokoło. <noise> <noise> I troszeczkę za daleko zaszliśmy. No i wracaliśmy się w ten deszcz, ale mimo wszystko było warto. Mhm. No, tak jakby na razie największą przygodą to był mój pierwszy obóz. Byłam pół roku w harcerstwie i pojechałam na obóz. Tak nie byłam bardzo nastawiona na ten obóz, tak Niezbyt z, z wesołą miną podeszłam, ale jak pojechałam, mi się strasznie podobało. Na początku, pierwszy dzień pionierka, to trochę było ciężko, ale potem, jak zaczęły się te różne gry terenowe i my mieliśmy obóz burza. Było wzorowane na Powstaniu Warszawskim II wojny światowej. Były gry, że musieliśmy mieliśmy obrzędować właśnie jak kobiety ubiera się podczas II wojny światowej. I w takich strojach w spódnicach poszliśmy do pobliskiego miasteczka i mieliśmy po prostu chodzić po ludziach się pytać, czy potrzebują pomocy. Pomagaliśmy ludziom. <grywa> Zrywaliśmy porzeczki, nosiliśmy ławki i za to zadanie tak jakby dostaliśmy produkt na, je na kolację. <grywa> jest, będziemy dzisiaj jeść. Tak. <grywa> <grywa> Wróciłeś Mieliśmy potem kolejną jakąś grę. Chyba była. Mieliśmy szukać broni, która była zakopana pod ziemią. Dostawaliśmy różne wskazówki. Atlantowaliśmy po wszystkich podobozach się pytać o te wskazówki. I podchodziliśmy do ludzi, którzy nie byli nas wtajemniczeni. I mówiliśmy do nich: najlepsze kasztany są na polach Pigal. Na placu. No. <laughs> może na placu. Może e, i e, niektórzy to na nas patrzeli takie tak <laughs> e, ale niektórzy nam dawali wskazówki, potem musieliśmy znaleźć łopatę i wykopać sobie pistolet. E, i potem strzeliśmy do celu. E, następnego dnia też mieliśmy taką grę, że e, była jakby Druga Wojna światowa i musieliśmy pomagać ludziom. I znaleźliśmy człowieka, który nie wiem, do domo jak, był, znalazł się na drzewie, mieliśmy go zdjąć i mu pomóc. Czyli I mu... cały obóz to przygoda? Tak. Ale to naprawdę musiała być dobra przygoda, bo praktycznie cały obóz pamiętasz dzień po dniu. <grym> <grym> bo był tylko trochę skrócony, bo mieliśmy to na 8 dni. To jest prawo pierwszych połączeń. Ja tylko tak dopowiem, bo Patrycy mówiłaś właśnie o, tym, o tych dobrych uczynkach. To pamiętam, jak byliśmy na obozie w Kusinach, to było w 1991 roku, i u nas wychowanie było takie naprawdę dosyć mocne. Ksiądz Marian krótko nas trzymał, z całym sercem, kochać i wymagać, ale było tak, że w piątki był post. I z tej racji, już niedaleko było źródło, więc śniadanie wyglądało tak, że był chleb i woda. Żeby właśnie też nauczyć nas do tego, że nie zawsze będzie jedzenia tyle, ile byśmy chcieli A potem mieliśmy iść do ludzi pomagać Pamiętam, posz, poszliśmy do, do Husin, czy do Wólki Husińskiej No idziemy, to jakieś pustaki, myślimy, pewnie trzeba to gdzieś rozładować, nie? A już tam za okna właśnie już tam machają Inny zasyp już tam siedzi, gospodyni z tej racji, że ksiądz odprawił msze w niedzielę Powiedział piękne kazanie, ludzie byli zachwyceni tak, żeśmy się tam najedli świeżo pieczonego chleba z pomidorami, bo to był piątek, z pomidorami, z masą i tak dalej, że normalnie to po prostu za bardzo nie było. Jeszcze, yy, słuchajcie, tak, bo powoli się kończy nasz czas właśnie, trochę nam się teraz rozkręciło to wszystko, zakończymy piosenkę wspólno. prawda, już do zwrotu go strąpki wzywa ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałbym powiedzieć takie dwie rzeczy, być może jeszcze spotkamy się tutaj na falach naszego katolickiego Radia Podlasie natomiast dwie rzeczy, które nas już jakoś tak chyba czynią też widocznym w naszej diecezji i to też ciekawe, bo łączy nas, chociaż jesteśmy w różnych organizacjach harcerskich, to Właśnie łączy nas to, że jesteśmy razem. Pierwsza rzecz to Jerycho Młodych. Ja mówię o decyzjalnych imprezach, bo wiem, że Dawid wybiera się do, na Lednicę. Natomiast Jerycho Młodych w czerwcu, tak, będziemy, pamiętamy. Będziemy. Tak, właśnie. Tak. No to jesteśmy oczywiście podejmując służby. Zresztą to już jest y, chyba Czwarty Jerycho, to jest czwarty raz służba, z tego co pamiętam, to to na pewno tam będziemy. Zresztą y, chyba z roku na rok przybywa Harcerze i, i czasami mamy wrażenie, że nie masz te, tak wiele służby, co powiedzmy sobie, co jest Harcerzy i Harcerek. Ale świetnie, bo zawsze harcerz roboty znajdzie. Także to jest ta rzecz, a druga rzecz to jest takie dziecko nasze harcerskie, że tak się wyrażę. W tym roku po raz piąty, piąty czy czwarty. Piąty chyba. Będzie szła piąty. Będzie szła pielgrzymka harcerska, grupa harcerska w ramach Podlaski pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Mam nadzieję, że znaczy nasza grupa nie jest wielka, bo tu jest około 40 osób. Grupa 1B, wychodzimy z Dęblina, czyli to jest, można powiedzieć, najkrótsza droga już z tych pielgrzymek, bo tylko 9 dni idziemy. Natomiast nocujemy tylko po namiotach, nigdzie po ludziach, no i też mamy swoje dni mundurowe, no i taką obrzędowość harcerską. Dlatego też wszystkich harcerzy serdecznie zachęcam, odnaleźć może na Facebooku, jest nasz profil szara1B i myślę, że tutaj nie wiem jak się nam uda, tutaj Siedlec, żeby też pozyskać coraz więcej druhów, druhen, żeby nie iść gdzieś po innych grupach, tylko właśnie iść razem w grupie harcerskiej, bo myślę, że to jest dla nas jak najbardziej dobre, chociaż wiem, że ludzie lubią różne grupy, bo już są znajomości, przyzwyczajenia i tak dalej niemniej o tym chciałem powiedzieć bo to jest ważne, obok oczywiście obozów, na które pewnie każdy z nas pojedzie w różne miejsca, zakątki Polski no to właśnie te dwie rzeczy chciałbym wam Yy, drodzy druhowie, druhowie i Druchny na sercu położyć. Jerzego młodych, Wielkie Święto Młodych, właśnie całej naszej diecezji yy, i pielgrzymkę, yy, grupa harcerska w pielgrzymce Podlaski na Jasną Górę No dobrze, czy jeszcze chcecie coś dodać, bo czas nieubłaganie się zbliża. Żywioły wracam do Was i pozdrawiam. <śmiech> <śmiech> właśnie, żywiołowo. Nie wiem, czy trzeba za służbę dziękować, ale dziękuję Wam serdecznie za to, żeśmy się mogli dzisiaj spotkać żeśmy się mogli y, trochę bardziej poznać. No i myślę, że to jest początek naszej takiej większej współpracy, dalszej drogi, bo harcerzami, harcerz Harcerza wszędzie odnajdzie, nie? Dokładnie. O to chodzi. No to jeszcze raz na koniec y, pożegnajmy się. Druchni, Druchowie, czuwaj. Czuwaj. I Zapomnieliśmy dzisiaj naszej płyty z piśniami harcerskimi, dlatego zakończymy pieśnią wykonaną przez nas. Już do po odwrotu głos trąbki wzywa, alarmują ze wszech stron. Staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją zgodny ton. Każda twarz się uniesieniem płoni, Każdy laskę szepko dzierży w dłoni, A z młodzieńczej się piersi wyrywa Pieśń potężna, pieśń jak dzwon. Każda twarz się uniesieniem płoni, każdy laskę krzepko dzierży w dłoni, a z młodzieńczej się piersi wyrywa. Pieś potężna pieśnia dzwon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobranoc. To wszystko, co jest ważne, to o czym myślisz, to o co pytasz, to czym żyjesz. Drogami młodości.